Jezu, a jaja. Skąd on jest? Filipiny. Live. Yeah, boy! Co ty robisz? Nie mogłem tym tutaj. Ty ją zaraz gremi w kącie. Co on może zrobić stąd? Wie, że może wziąć za darmo, dobra. Jak tak stanę, to i tak będzie mógł tą wieżę wziąć. Straciłem wieżę chyba. Nie. Koniem, no. Koniem, koniem. Macie rację. Inaczej by było given, no. Tym tu i straciłem to. Ta, ale czekaj, bo jest kryty przecież teraz. Wieża jest kryta, to mogę sobie stąd iść po prostu. Mogę pójść tutaj? Mogę pójść tu? Albo tu? Jesteś głównym szachy? Słuchaj, wiem, że twój stary to jest Kasparow, co Windowsa XP ograł, szmaciarzu pieprzony, ale zrozum, ja się uczę dla widzów nowych rzeczy. Powinieneś to docenić. Straciłem tego pionka. Nie, pionek jest kryty. Nie, jest do dupy. Bo będzie tak, patrzcie. Pyk, pyk, pyk. W sensie rozumiecie? Dobra, dam mu wybór. Zwykle szachy już śpią, weź zacznij swoją przygodę z brand new, czyli z nieboomerskimi. Nuclear chess, taka nowinka na liches, albo z jakimś innym anti-chess, bo anti-chess to... Co? Przeciwieństwo szachów, czyli ideolo dla CB. O czym ty mówisz? O czym ty mówisz w ogóle do mnie? Dziękuję bardzo. Jest ok, bo ja biję sobie to za darmo. I dalej mu to blokuje. Wiecie, o co chodzi? Pokcząp. Znaczy on może tego pionka, ale nie będzie go brał. Jest dobrze. Tutaj idę. A macie rację, to jest lepsze. Nie, to jest gorsze. Nie, to jest dobre. Pójdę tu. Nie, nie ma znaczenia, którym koniem pójdę przecież. O co wam chodzi? Koniem tutaj. Koniem tutaj! Macie rację! O kurde! Dobre, dobre. Ale nie, co ty pieprzysz? Przecież koniem to weźmie. Przecież to koniem weźmie. Widzowie, ja pierdzielę, nie wyrobię. Pionka biorę i tyle. Ja pierdzie, ale mnie prawie zbejtowaliście. Dziękuję bardzo, Grantite. Czekaj. Grantite, dobrze. Wypieprzaj tym koniem stąd. Co się bardziej opłaca? Tym czy tym? A, macie rację, bo koń stoi, nie, koń jest broniony koniem, jest okej, okay. Koń jest broniony koniem. To jest broniony tym, ale co mam, pionka za to, to jest worf. Dobra, jest ok, jest ok. Jest ok, jest ok. Jakbym się tym ruszył, i on by poszedł tu, to byłby koniec gry chyba. To co wy mi piszecie, że tym się bardziej opłacało? Nie mogę w dupę.
Jakbym poszedł tym tutaj, nie no, nic nie zrobi. Wiecie co? Może wieżą? Nie. Ile jest czasu? Jest oczywiście na minusie. Nie wiem. Koń F3. F3. Jakbym tu poszedł ko... No niby... No, dalej bym mu to ganiał. W sumie masz rację. Ale luj z tym. Tutaj hetmanem stań. Stanę tu hetmanem. I pójdę tu koniem. To on mi weźmie tego konia nadal przecież. A nie, bo hetman będzie bronił. Czyli mogę iść tutaj. I potem tu. I on nie będzie mógł tego zbić. Ale będzie mógł wieżą się przesunąć po prostu. A nie, nie będzie mógł. Bo będzie musiał uciekać królem. Teraz idę koniem tutaj. No koniem idę tutaj i musi wybrać. Będzie musiał pójść tutaj, bo nie będzie mógł mi zbić. Bo to jest bronione, rozumiesz? W sensie... Jak mi nie może tego ko... Wiesz o co chodzi? Dwie osoby będą szachować jedną. Wiesz o co chodzi teraz? Czy nie? On już o tym wie na przykład, ten chłop z Filipin, ajaja. Jesteś tak dobry w te szachy, że mógłbyś grać w serialu Gambit Królowej, ale w roli żony pijaczki? Nie widziałem tego nawet. I patrz teraz. Staję tym tu. O kurde, on bije tak. Nie, on nie będzie mógł tego zbić. Nie, on nie może tego zbić. Nie może tego zbić. Musi się królem ruszyć. Tu albo tu. Nie, tu musi. Tak, tak. No nie może tego zbić, rozumiesz to? Bo dwie osoby go szachują. Musi wypieprzać tutaj. I ja sobie biorę wieżę, rozumiesz? Ja pierdzielę w dupę. Znak zapytania to sobie wytatuuj na klacie. Widzisz? 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 No nie wytrzymam. Boże. Co mi wziął? Czemu ty to w dupę zrobiłeś? Przecież ja to biorę za free. Czemu on to zrobił? On chyba planował jakoś szachmat zrobić. Hetman co? Hetman D7. D7. Co? Ten koń nie chodzi tak. Kurde, nawet się go zaznaczyć nie da, jak ty chcesz pokazać. Ja pierdzielę. No ale co mi to da? On to w dupę zbije. Nie mogę. Wieża jest. Skapnął się, widzicie? On ucieka i patrz teraz, jaki debil. Widziałeś to? Nice, nie? Na Aja jest Filipin. No i co? Super szachmat, tak o. A raczej sur. Oro! Oro. Rozumiem, Sadurka, rozumiem. Sorry. Dobra, dalej. Czarne teraz. Skąd to jest? Hiszpania.
Patrz, wyjdzie tym teraz. Jest oro. Jak tym wyjdzie, to jest win. Kurde, nie wyszedł tym, co chciałem, frajer. Nigdy nie wychodzę tym, co ja chcę. Zauważyliście? Typ nie wie, że gra 1v569 i jeszcze wygra. Co? O co ci chodzi? Czekaj, mogę iść. Czekaj, tu pójdę sobie. Pionka mu zgarnę za friko, chyba że pójdzie koniem. Jak pójdzie koniem, to nie mogę zgarnąć tego pionka, bo będzie kryty. Wiecie, o co chodzi? A, może pójść też pionkiem? Ale jak to zrobić tak, żeby było pokcząb? Zbiję to. Nie opłaca się totalnie. Mogę wyjść tym tutaj. Nie, to też się nie opłaca. Nie, mogłem o jedno wyjść. Ale... Co zbił? Ty szmato. Dobra. Szmaciarzu, chcesz to sobie weź te o konia. Nie, kurde! No nie wiem. Weź... Nie wiem. Czekaj, to jest za darmo. Za darmo to jest! Widzicie? Nice! Szach! O kurde! No nie do końca. D5, pion dla widza. Czekaj, D5. Czekaj. Wezmę to, to on wejdzie tu. I wyjdzie sobie tym. Lepiej mu oddać tego pionka. Nie, poczekaj, bo też... Ja pierdziel. Nie, tak, oddam mu tego pionka. Oddam mu tego pionka, ale w zamian pójdę tutaj i będzie musiał wybrać, co chce. Wiecie, o co chodzi? Ma to sens? Pójdę tu, weźmie to. Nie, to w dupę nie ma sensu. Muszę iść tu. Nie. Ja pierdzielę, co ja mam zrobić? Chyba, że... Mogę pójść tym tutaj i bronić tego dwoma tymi. Nie. Tutaj. Muszę iść tym tutaj. Tak. Nie. Tu powinienem. Ja pierdzielę, tu powinienem. O mój Boże, tu powinienem. Boże, misklik, serio misklik, serio misklik. Serio, misklik, widzowie. Ja pierdzielę. To był misklik, naprawdę. Nie wiem, co mam zrobić już. Już nie ma sensu grać, wydaje mi się. Ja pierdzielę w dupę. No on wie, co się stało. No, ja pierdzielę.
Nie wiem. Poczekajcie, a jakbym... Czy on będzie chciał tego konia brać? Mógłbym pójść tu. Nie, pionkiem pójdę. Nie, pionkiem do dupy. Nie wytrzymie. On pójdzie tu, ja biorę to i on weźmie tak. Też do dupy to jest. Dobra, to jest dobra. Wiem, widzę czas, ale jestem za głupi na tą grę. Widzowie, 10 minut powinna być partia, nie wiem, tak, 2-3 godzinki dla mnie. I każdy ruch rozpisujemy w pańcie. Jest dobrze, bo albo jak ucieknie, to jest ok, ale jak weźmie coś, to straci więcej niż ja. Dobra, i teraz tak. Co się opłaca? Pyk, 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 gówno, dobra. Mogę podejść tym tutaj. Stracę to. Nie, to też jest do dupy. Nie wiem. F6 pionek. Tu? No niby wygonię tego brudasa. W sumie? Tak. Dobra. Dobra, koń musi spieprzać. Aha! Do dupy ten F6 pionek, bo teraz to nie kryje tego pola. Tu muszę iść. Albo uciec w ogóle. O kurde, mogłem go zbić przecież! I wymienić sobie. Ja pierdzielę! Dobra, i tak poszła ta wymiana. Ej, ale on lepiej na tym wyszedł przecież. Patrz, teraz myśli, co się stało, frajer. Widzicie, jak on rozmyśla? To aż czuć, nie? Pieprzeniec. I patrz teraz. Tym idę tu. I biję tego pionka. Ez. Co goniec? No tu stoi. Gońcem uciekaj. O Jezu. Nie, dobrze. Pyk, pyk. O Jezus Maria, ty za pionka gońca oddać. Ja pierdzielę. Ja. Kurde. O Boże, za pionka oddać wieżę i gońca. Boże. I królową. Ja pierdzielę. Ja muszę to oddać. No też to ma za free. Jezu, to jest win. Nie wiem, dzisiaj jest... Dobra, widzowie, bo dlatego, że czarny nie grałem. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.